Hej, ponieważ zrobiło się już troszeczkę chłodniej, ja pomyślałam sobie, że przygotuję dla Was takie moje ulubione elementy garderoby właśnie na ten okres wczesnej jesieni. I to są takie rzeczy, wiecie, typowe moje do pracy od poniedziałku do piątku, które ułatwiają mi życie, więc ten filmik będzie wyjątkowo praktyczny. I może jeszcze na początku przypomnę Wam o tym, że jeżeli macie ochotę zasubskrybować nasz kanał, to teraz jest idealny moment, żeby po prostu być z nami na bieżąco. To będzie naprawdę bardzo praktyczne. I oczywiście jeszcze przypominam o tym, że mamy też Instagram. Jeżeli chodzi o Instastory, to pojawiamy się naprawdę codziennie i mam nadzieję, że w jakiś tam sposób dla tych osób, które już z nami są na Instagramie, jest to inspirujące. Także jeszcze raz gorąco Was zapraszam, a ja już przechodzę do treści filmiku. Wstęp był dosyć długi. I pierwszy element, który bardzo mocno ułatwia mi życie, to jest marynarka. Więc wtedy, kiedy kompletuję sobie ubranie do pracy, to taka marynarka na początek jesieni jest po prostu idealna. Ona też różni się tym. To już nie jest taka, wiecie, bardzo lekka marynarka letnia, tylko to jest zazwyczaj troszeczkę grubszy, troszeczkę sztywniejszy materiał. Ja takich marynarek typowo jesiennych mam w swojej garderobie trzy. Po prostu trzy w różnych kolorystykach. Granatową, bardzo jasno-beżową i taką beżowo-koniakową. Więc karmelową, o masz coś takiego. Więc takie marynarki sprawdzają mi się idealnie. Ja też chciałabym, wiecie, zachęcić Was, bo oczywiście ja jestem, taka marynarka jest w pracy dla mnie naprawdę super rozwiązaniem, ale wydaje mi się, że to też jest taki fajny element garderoby dla osób, kobiet, które gdzieś tam mają dosyć noszenia dresów, które, wiecie, wychodzą wieczorem do jakiejś knajpy, na jakąś fajną kolację. I potrzebują jakiegoś takiego elementu garderoby. No i jeszcze nie płaszcz, no bo wiecie, to płaszcz, no to zachowajmy sobie ten element na jesień. Więc taka marynarka jest po prostu świetnym rozwiązaniem. Bardzo Wam będę ją polecała. Zrobiłam sobie też taki przegląd i szukałam takich marynarek, które mogłabym Wam polecić. No niestety, to nie jest tak, że na taką marynarkę wydamy. Po prostu musimy na nią wydać troszeczkę więcej, ale też argument jest taki, że jeżeli naprawdę ją dobrze dobierzemy do tych elementów, które mamy w swojej szafie, to ona posłuży nam naprawdę przez kilka sezonów. Jeżeli ten krój będzie uniwersalny, to rzeczywiście będzie to świetne rozwiązanie. Także ja Wam marynarkę naprawdę bardzo gorąco polecam. I tu w tym zestawie, który teraz widzicie, jest taki element, który jest obecnie bardzo modny. To są szerokie spodnie. Szerokie spodnie. Więc to jest prawda o szerokich spodniach jest taka, że ja nie każdego dnia mam ochotę na to, żeby założyć szerokie spodnie, bo też najczęściej zakładam do nich buty na obcasie, ale bardzo cieszę się, że w ogóle takie spodnie są modne. Bo no, gdzieś po prostu wygląda się w nich naprawdę bardzo elegancko. Do tych szerokich spodni jeszcze wrócimy. Tutaj pokazuję Wam właśnie na sobie, że ta moja marynarka jest taka troszeczkę bardziej obszerna, bo też wybierając ją w sklepie czy w Ciucholandzie po prostu, to trzeba po prostu sobie też sprawdzić właśnie, czy ta marynarka będzie dla nas odpowiednia i będzie po prostu pasować nam do sweterka, bluzy czy czegoś takiego. Trochę się zagadałam, bo tak naprawdę przechodzę do już kolejnego tematu. To jest temat butów i ponieważ ten filmik jest bardzo praktyczny, stwierdziłam, że pokażę Wam właśnie takie bardzo praktyczne buty. I to nie są buty sportowe, to są buty, które ja noszę też bardzo często, tak jak marynarki. To są mokasyny. To jest moja druga para. Jeżeli jesteście ze mną na tym kanale, to wiecie, że ja i Bożena nosimy właśnie buty Ryłko. I te mokasyny naprawdę świetnie się sprawdzają. Ja je noszę na gołą stopę. Dużo osób na Instagramie pyta: Renata, ale jak ty nosisz te buty? Jakie stopki do nich zakładasz? Więc ja noszę je na gołą stopę. To buty skórzane, które na początku wiadomo, trzeba. One muszą się dopasować do stopy, ale wydaje mi się, że naprawdę są bardzo, bardzo uniwersalne. I tu chciałam Wam pokazać, że no, o wiele lepiej wyglądają te buty do spodni poprzednich, bo teraz te, no to widzicie, trochę długie, przepraszam, są za długie, więc musicie po prostu sobie dopasować i sprawdzić, jak właśnie,
jak właśnie te buty i spodnie będą na siebie działały po prostu. Troszeczkę się zamotałam, teraz przechodzę do tego trendu, o którym już wspominałam, o tych właśnie szerokich spodniach, więc fajnie jest mieć w swojej szafie szerokie spodnie, bo to też jest takie fajne rozwiązanie na przykład na wyjście. Wiadomo, nie za każdym razem możemy założyć dżinsy i mając w swojej szafie właśnie takie szersze spodnie, to mamy po prostu taki zestaw, wiecie, jeżeli naprawdę musimy gdzieś wyjść, to też nie musimy się po prostu zastanawiać, albo broń Boże, żeby, wiecie, lecieć i na szybko coś kupować. Ja w ogóle nie jestem z tych, którzy potrafią robić szybkie zakupy, więc zawsze, przepraszam, muszę mieć taki zestaw bazowy, który pasuje mi do wszystkiego. I chciałam wspomnieć jeszcze na szybciutko o jednym takim elemencie garderoby, który też ułatwia mi życie. Ja zawsze na początku, nie wiem czy Wy tak macie, na początku sezonu wybieram sobie jeden taki sweterek, taką dzianinę, a dzianiny w tym roku też są wyjątkowo modne. Naprawdę, chociaż dzianiny są modne co roku, to w tym roku są też wyjątkowo modne. Także polecam Wam wybranie sobie, nie wiem czy Wam się ten patent sprawdzi, ale właśnie wybranie sobie jednej takiej dzianiny, która będzie nam po prostu pasowała do większości naszych elementów. To będzie naprawdę, to jest świetny patent, uwierzcie mi, bo później po prostu dobieracie sobie tylko ten dół i już w głowie macie zakodowane, że on gdzieś tam pasuje. Więc marynarki, bardzo wygodne buty, bo mokasyny to są też takie buty, które świetnie się sprawdzają na zakupy. I spodnie szerokie. Troszeczkę tu wszystko się zawirowało, bo chciałam Wam jeszcze wspomnieć o jednym elemencie, do którego tak naprawdę namówiłyście mnie Wy. Ja bardzo rzadko nosiłam biżuterię, bardzo rzadko biżuterię kupowałam, a teraz uwierzcie mi, no po prostu nie ma pół roku, żebym sobie czegoś z biżuterii nie kupiła. Bardzo często też Bożena mi pomaga, jeżeli chodzi o zakupy. Ja bardzo lubię na przykład sklep Ani Kruk, ale to nie jest żadna reklama czy coś takiego. Po prostu potrafię tam coś znaleźć dla siebie w takiej dobrej cenie. Pierwszy raz na przykład sobie kupiłam kolczyki kółka, ale rzeczywiście jakieś naszyjniki, jakieś takie elementy ozdobne kobiece, to są jakby naprawdę u mnie, pojawiają się u mnie coraz częściej. I teraz już formułka na koniec, bo to jest koniec tego filmiku. Kciukujcie i subskrybujcie, bo wiecie, że jest nam ogromnie miło. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Wiem, że było trochę chaotycznie, ale mam nadzieję, że mimo wszystko było miło. Do zobaczenia, pa!